Obóz Zagłady w Bełżcu to niemiecki nazistowski obóz zagłady funkcjonujący w czasie II wojny światowej od marca 1942 roku do czerwca 1943 roku w pobliżu wsi i stacji kolejowej Bełżec. Obóz został utworzony w ramach akcji Reinhardt. Prowadzono w nim eksterminację ludności żydowskiej. Niemcy kierowali do niego transporty z gett i obozów w Generalnym Gubernatorstwie, przede wszystkim z dystryktów Galicja, Krakowskiego i Lubelskiego. Obok Żydów polskich w Bełżcu mordowano Żydów austriackich, czeskich, niemieckich, słowackich i węgierskich. Ofiary zabijano w stacjonarnych komorach gazowych przy użyciu gazów spalinowych. Liczba zamordowanych wyniosła prawdopodobnie około 450 tysięcy osób. Z transportów wyłączano niewielką liczbę Żydów, przede wszystkim fachowców, oraz młodych mężczyzn, których następnie zatrudniano w komandach pracujących na terenie obozu lub w jego sąsiedztwie. Więźniowie, docelowo również skazani na śmierć, byli narażeni na głód, choroby oraz bestialstwo strażników. Po likwidacji obozu ostatnich więźniów wywieziono do ośrodka zagłady w Sobiborze, gdzie zostali zgładzeni. Liczba Żydów, którym udało się zbiec z Bełżca i przeżyć wojnę, jest szacowana na około cztery osoby. Obóz w Bełżcu był pierwszym ośrodkiem zagłady uruchomionym w Generalnym Gubernatorstwie. Dla niemieckich nazistów był swoistym poligonem doświadczalnym ludobójstwa, a wypracowane w nim techniki eksterminacji zostały zastosowane w innych obozach akcji Reinhardt. Wiosną 1900 1940 roku we wsi Bełrzec, w ówczesnym powiecie zamojskim, okupacyjne władze niemieckie zorganizowały obóz pracy przymusowej. Byli tam zsyłani przede wszystkim Żydzi, a obok nich także Romowie i Sinti oraz Polacy. Więźniowie pracowali przy budowie rowu przeciwczołgowego na ówczesnej granicy niemiecko-sowieckiej. Obóz funkcjonował do listopada. 1940 roku. Ogółem przeszło przez obóz kilkanaście tysięcy osób. Znaczna liczba więźniów zmarła z powodu głodu, chorób, wyczerpania i brutalności strażników. 22 czerwca 1941 roku nazistowskie Niemcy dokonały inwazji na związek radziecki. Na zdobytych terenach niemieckie Einsatzgruppen Przystąpiły do masowych egzekucji Żydów. W ten sposób antysemicka polityka III Rzeszy weszła w nową fazę, przekraczając granice dzielącą dyskryminację i prześladowania od systematycznego mordu. Niedługo później, prawdopodobnie jesienią 1941 roku, na najwyższych szczeblach hitlerowskiego reżimu zaczęła krystalizować się koncepcja ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej poprzez fizyczną eksterminację. Doświadczenia wyniesione z działań Einsatzgruppen wskazywały, że egzekucje przez rozstrzelanie są trudne do utrzymania w tajemnicy, nastręczają problemów logistycznych oraz oddziaływają negatywnie na psychikę sprawców. Z tego powodu kierownictwo SS zaczęło poszukiwać bardziej efektywnej metody masowego mordu. Po kilku nieudanych eksperymentach uznano, że najbardziej skuteczną techniką uśmiercania jest gazowanie. Późną jesienią 1941 roku mobilne jednostki egzekucyjne zostały wyposażone w specjalne samochody, które pełniły funkcje ruchomych komór gazowych. Metodę tę zastosowano również w ośrodku zagłady w Chełmnie nad Nerem, który rozpoczął działalność na początku grudnia. 1941 roku. Jednakże, nawet przy użyciu tego typu samochodów, Niemcy nie byliby w stanie w krótkim czasie wymordować milionów ludzi. Swoistym technologicznym przełomem, który, zdaniem Bogdana Musiała, umożliwił rozpoczęcie ostatecznego rozwiązania, stało się dopiero uruchomienie obozów zagłady ze stacjonarnymi komorami gazowymi. Niewykluczone, że decyzja o budowie pierwszego obozu. Zapadła podczas narad w kwaterze głównej Adolfa Hitlera, które były prowadzone na przełomie września i października 1941 roku. Pilnego rozwiązania kwestii żydowskiej oczekiwały w szczególności władze generalnego gubernatorstwa, które liczyły, że w ten sposób znikną liczne problemy natury ekonomicznej i sanitarnej, z którymi musiały się mierzyć. Zdaniem musiała kluczową rolę w procesie decyzyjnym prowadzącym do zagłady odgrywał dowódca SS i policji na dystrykt lubelski SS Brigadeführer Odilo Globocnik. Ten fanatyczny nazista, zajmujący w hitlerowskiej hierarchii wyższą pozycję, niż wskazywałby na to jego stopień, liczył, że usunięcie Żydów umożliwi realizację jego planów całkowitego zniemczenia dystryktu lubelskiego. We wrześniu 1941 roku porozumiał się z szefami kancelarii Führera, Filipem Bullerem i Wiktorem Brakiem w sprawie oddelegowania na Lubelszczyznę grupy pracowników tej instytucji, którzy uprzednio uczestniczyli w akcji t 4 czyli tajnym programie eksterminacji osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych umysłowo. 13 października Spotkał się natomiast w Kętrzynie z Reichsführerem SS Heinrichem Himmlerem i SS Obergruppenführerem Friedrichem Wilhelmem Krügerem, prawdopodobnie aby omówić planowane operacje wysiedleńcze i osiedleńcze w dystrykcie lubelskim oraz kwestie związane z eksterminacją Żydów. Kilkanaście dni później w Bełżcu rozpoczęto budowę obozu zagłady. Stąd możliwe, że 13 października Zapadły w tej sprawie ostateczne rozstrzygnięcia. Ponadto niewykluczone, że podczas tego samego spotkania podjęto decyzję o zorganizowaniu w dystrykcie lubelskim jeszcze jednego ośrodka zagłady, czyli obozu w Sobiborze. Przedmiotem sporu historyków pozostaje, czy przeznaczeniem obozów w Bełżcu i Sobiborze od samego początku była eksterminacja wszystkich Żydów z Generalnego Gubernatorstwa, czy też pierwotnie Planowano je wykorzystać wyłącznie do wymordowania Żydów z dystryktu lubelskiego. Prawdopodobnie Bełrzec jako miejsce lokalizacji obozu wskazał Odilo Globocnik. Wybór ten był podyktowany kilkoma przesłankami. Wieś leżała na styku dystryktów krakowskiego, lubelskiego i Galicja, w których istniały duże skupiska ludności żydowskiej. Ponadto była położona bezpośrednio przy linii kolejowej Lwów, Lublin-Warszawa, a węzeł kolejowy w pobliskiej Rawie Ruskiej zapewniał dogodne połączenia z miastami dystryktu krakowskiego. Bliskość byłej granicy niemiecko-sowieckiej miała natomiast uśpić czujność ofiar, uwiarygodniając niemieckie zapewnienia, że Bełrzec jest jedynie obozem przejściowym, z którego Żydzi będą wywożeni dalej na wschód. Wreszcie wpływ na wybór Bełżca mogło mieć także wcześniejsze funkcjonowanie tam obozu pracy. Pierwsza grupa SS-manów, w skład której wchodzili SS-Hauptsturmführer Gottfried Schwarz, SS-Untersturmführer Josef Oberhauser i SS-Untersturmführer Johann Niemann, przybyła do Bełżca pod koniec października 1941 roku. Prawdopodobnie dołączył do nich SS Obersturmführer Richard Tomala z Centralnego Zarządu Budowlanego SS i Policji w Lublinie, który jak się przypuszcza, opracował plan architektoniczny obozu. Oficerowie zajęli kwatery w gospodarstwie należącym do rodziny Gochów. Prace budowlane rozpoczęto 1 listopada. Przez pierwszy miesiąc kierował nimi Tomala. Później zastąpił go nieznany z nazwiska Niemiec Prawdopodobnie Helmut Kalmaier, chemik z kancelarii firera. Nie później niż 18 listopada do Bełżca przyjechali pierwsi strażnicy, tak zwani Wachmani, z obozu szkoleniowego SS w Trawnikach. W międzyczasie Oberhauser zgłosił władzom okupacyjnym w Tomaszowie Lubelskim obecność jednostki zonderkommando Bełżec. 22 grudnia do powstającego obozu przybył jego pierwszy komendant, Christian Wirth. Na początku stycznia 1942 roku powrócił on na krótko do Niemiec, aby zrekrutować członków personelu obozowego. Pierwszych dziesięciu, swoich byłych podwładnych z akcji TT4, sprowadził z ośrodka eutanazji w Bernburgu. W tym samym miesiącu obóz wizytował Adolf Eichmann. Budowę ośrodka zagłady spowolniły trudne warunki atmosferyczne, które panowały zimą na przełomie 41 i 42 roku. W związku z niedoborem materiałów budowlanych Niemcy musieli przeprowadzać konfiskaty w Bełżcu i okolicznych miejscowościach. Pierwsze prace zostały wykonane przez około 30 polskich robotników, prawdopodobnie stolarzy, murarzy i mechaników. Byli to mieszkańcy Bełżca i innych miejscowości, a także wachmani Strawnik. Polscy robotnicy zostali wyznaczeni na rozkaz Niemców przez urząd w Bełżcu. Ich pierwszym zadaniem było wykarczowanie drzew oraz poszycia leśnego, które porastało teren przyszłego obozu, a także doprowadzenie leżącej w pobliżu bocznicy do stanu używalności. Do połowy grudnia wzniesiono także trzy baraki. W których mieścić miały się odpowiednio rozbieralnia, komory gazowe i magazyn na zrabowane przedmioty. W międzyczasie ukraińscy wachmani przystąpili do kopania masowych grobów oraz budowy wież strażniczych i ogrodzenia. Wkrótce wybudowano kolejnych pięć baraków, z których dwa służyć miały jako budynki mieszkalne dla wachmanów, jeden jako budynek mieszkalny dla żydowskich więźniów, a pozostałe, z przeznaczeniem na garaż i magazyn. Pod koniec grudnia, gdy budynek z komorami gazowymi był już gotowy, polskich robotników zwolniono. Odtąd niemal wszystkie prace wykonywała grupa około 150 Żydów, których sprowadzono z Lubyczy Królewskiej. Więźniowie ci byli źle żywieni i brutalnie traktowani. Po zakończeniu budowy zostali zamordowani pod nadzorem Wirta Przeprowadzono także serię eksperymentów z gazowaniem ludzi. Ofiarą pierwszego padli wspomniani żydowscy robotnicy z Lubyczy Królewskiej. Michael Tregenza twierdził, że do połowy marca w Bełżcu zgładzono jeszcze trzy eksperymentalne transporty. Przypuszczał, że znaleźli się w nich chorzy psychicznie i niepełnosprawni Żydzi niemieccy, których sprowadzono z get tranzytowych w piaskach i izbicy. Informacji tej, nie potwierdzał Robert Kuwałek. Jego zdaniem, techniki gazowania były udoskonalane podczas likwidacji pierwszych masowych transportów. Początkowo, wzorem praktyk stosowanych w ośrodkach akcji T4, ofiary mordowano w komorach stacjonarnych przy wykorzystaniu gazu, który przechowywano w metalowych butlach. Tregenza przypuszczał, że gazem tym był cyklon B, natomiast Kuwałek, za bardziej prawdopodobne uważał zastosowanie tlenku lub dwutlenku węgla. Butle trzeba było sprowadzać z Niemiec, stąd sposób ten uznano za nieekonomiczny. W okresie eksperymentalnym w Bełżcu uruchomiono także ruchomą komorę gazową, zainstalowaną w odpowiednio zmodyfikowanym samochodzie pocztowym. Prawdopodobnie zaprojektowali ją Lorenz Hakenholt i Siegfried Greitschus. Natomiast kierowcą był wachman Edward Własiuk. Ruchomą komorę wykorzystywano do mordowania osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie, które wyszukiwano w okolicznych wsiach. Prawdopodobnie używano jej również do zabijania polskich więźniów politycznych z więzienia w zamościu. Ostatecznie Wirt niejako połączył obie metody, dochodząc do wniosku, że najskuteczniejszym sposobem uśmiercania, będzie umieszczanie ofiar w komorach stacjonarnych, a następnie mordowanie ich przy użyciu gazów wytwarzanych przez silnik spalinowy. Według tregenzy silnik sprowadzono z Lwowa w drugim tygodniu marca 1942 roku. Eksperymenty, których celem było wypracowanie metody jego jak najbardziej efektywnego użycia, miał przeprowadzać wspomniany Helmut Kalmaier. Przyjmuje się, że obóz rozpoczął działalność 17 marca 1942 roku. Tego dnia w godzinach porannych przybył pierwszy transport z getta w Lublinie, a po południu pierwszy transport z getta w Lwowie. Dzień uruchomienia obozu w Bełżcu jest uznawany za początek systematycznej eksterminacji polskich Żydów, której Niemcy nadali później kryptonim akcja Reinhardt. Obóz został zbudowany na zalesionym wzniesieniu leżącym na południowy wschód od Bełżca, które okoliczna ludność zwała wzgórzem Kozielsk. Od stacji kolejowej dzieliła go odległość około 500 metrów, a od obrzeży wsi 150 metrów. Jego południowa granica przylegała bezpośrednio do torów linii kolejowej Lwów-Lublin-Warszawa. Obóz został zbudowany od podstaw Gdyż na wzgórzu Kozielsk nie było żadnych budynków, które mogłyby zostać zaadaptowane na jego potrzeby. Wykorzystano natomiast bocznicę kolejową, znajdującą się u podnóża wzniesienia, będącą pozostałością po przedsiębiorstwie drzewnym Oberschlesische Holz Industriegesellschaft, które działało do wybuchu I wojny światowej. Na przełomie czerwca i lipca 1942 roku w obozie. Przeprowadzono szeroko zakrojone prace modernizacyjne i budowlane, których celem było usprawnienie procesu eksterminacji oraz dostosowanie obozowej infrastruktury do zwiększonej liczby więźniów i strażników. Całkowita powierzchnia obozu wynosiła ponad 7 hektarów. Otaczały go dwa rzędy ogrodzenia z drutu kolczastego. W czasie przebudowy w 1942 roku. Rozmieszczono między nimi również zwoje drutu kolczastego. Od strony wschodniej dodatkową barierę tworzyły stosy ściętych drzew. Ze względu na fakt, że południowy odcinek ogrodzenia przylegał do torów kolejowych, pomiędzy jego druty gęsto wplatano gałęzie drzew, uniemożliwiając obsłudze i pasażerom przejeżdżających pociągów obserwację wnętrza obozu. Przy ogrodzeniu Stały trzy wieże strażnicze, odpowiednio w południowo-wschodnim, południowo-zachodnim i północno-wschodnim narożniku. Obóz był podzielony na dwie strefy: obóz 1 i obóz 2. Obóz 1, zwany również obozem dolnym, obejmował północną i zachodnią część ośrodka zagłady, stanowił strefę przyjęć i był miejscem, do którego ofiary trafiały w pierwszej kolejności. Ze stacją kolejową łączyła go bocznica o długości około 500 metrów. Wagony wtaczano na teren obozu przez bramę, która znajdowała się w północno-zachodnim narożniku Ogrodzenia. Nieopodal bramy stała wartownia. Na terenie obozu pierwszego znajdowała się rampa kolejowa, przy której początkowo mogło się zatrzymać od 8 do 10 wagonów. Po przebudowie obozu do rampy były doprowadzone już dwie nitki torów, co teoretycznie pozwalało, aby zatrzymało się przy niej więcej wagonów. Ze względu na ograniczone zdolności absorpcyjne obozu, ich liczba zazwyczaj nie przekraczała jednak 15-20 wagonów. Nieopodal rampy stał duży barak, w którym czasowo przechowywano nieposortowane bagaże i odzież odebrane ofiarom. Obóz pierwszy stanowił także strefę mieszkalną dla strażników strawnik oraz żydowskich więźniów. Dla tych pierwszych, początkowo, przeznaczone były trzy baraki, które stały na wschód od głównej bramy i wartowni. W największym znajdowały się kwatery mieszkalne, w średnim izba chorych, gabinet dentystyczny i gabinet fryzjerski, w najmniejszym kuchnia i jadalnia. W późniejszym okresie, w związku ze zwiększeniem liczby strażników, Wybudowano kolejne dwa budynki: baraki dla żydów pracujących, w tym pomieszczenia dla krawców i szewców, wzniesiono w pobliżu rampy. Na terenie rozciągającym się pomiędzy kwaterami strażników a barakami więźniów, stały początkowo dwa budynki, które prawdopodobnie pełniły funkcję magazynów lub kwater mieszkalnych dla więźniów. Później zbudowano tam garaż, warsztat ślusarski oraz pralnie i szwalnie. Przy ogrodzeniu oddzielającym obóz pierwszy od obozu drugiego, znajdowała się rozbieralnia, w której ofiary rozbierały się do naga przed udaniem się do komór gazowych. Dla mężczyzn oraz kobiet z dziećmi przeznaczone były osobne baraki, aczkolwiek nie jest wykluczone, że początkowo znajdował się tam tylko jeden budynek. W baraku kobiecym pracowali fryzjerzy, którzy obcinali włosy kobietom. Na ścianach rozbieralni wisiały tablice, na których zapisano instrukcje w języku polskim, a być może także w niemieckim i jidysz. Informowały one ofiary, że powinny rozebrać się do naga, poskładać odzież i obuwie, oddać wartościowe przedmioty do depozytu, a następnie przystąpić do kąpieli i inhalacji. Prawdopodobnie w obrębie rozbieralni znajdował się również kantor, w którym Żydzi pozostawiali pieniądze. I kosztowności. Z rozbieralni do budynku z komorami gazowymi prowadził specjalny korytarz, który nazywano wężem lub śluzą. Był szeroki na dwa metry i wykonany z wysokiego na trzy metry ogrodzenia z drutu kolczastego. Pomiędzy druty gęsto wplatano gałęzie drzew. Prawdopodobnie nad częścią śluzy rozwieszona była również siatka maskująca, która uniemożliwiała obserwację z powietrza. Po przebudowie obozu. Ogrodzenie z drutu zostało zastąpione przez drewniany płot o 3-metrowej wysokości. Długość śluzy jest nieznana. Wiadomo jedynie, że po wybudowaniu nowych komór gazowych została nieco przedłużona. W tym samym czasie w jego pobliżu wzniesiono także wieżę strażniczą. Obóz drugi, zwany również obozem górnym, był strefą eksterminacji. Znajdował się we wschodniej części ośrodka zagłady. Od obozu dolnego oddzielało go ogrodzenie z drutu kolczastego, pomiędzy który gęsto wplatano gałęzie drzew. Częścią granicy między dwoma obozami był także dawny rów przeciwczołgowy wykopany przez więźniów obozu pracy. Początkowo w obozie drugim funkcjonowały trzy komory gazowe ulokowane w niewielkim drewnianym budynku, który stał przy wylocie śluzy. Chcąc zabezpieczyć obiekt przed obserwacją z pobliskiego wzgórza, Niemcy zachowali część rosnących wokół niego drzew. Z zeznań Stanisława Kozaka, polskiego robotnika, który pracował przy budowie obozu, wynika, że przez budynek biegł korytarz, z którego do każdej komory prowadziły osobne drzwi wejściowe. Po drugiej stronie komory, w północnej ścianie, zainstalowane były dodatkowe drzwi, które służyły wyłącznie do wyciągania zwłok. Wszystkie drzwi były uszczelnione gumą i mogły być otwierane wyłącznie od zewnątrz. Komory miały podłogi o wymiarach 4 na 8 metrów, a ich wysokość sięgała dwóch metrów. Zarówno podłogi, jak i ściany do wysokości 1 metra obito blachą cynkową, co miało ułatwić ich oczyszczanie. Komory były upozorowane na łaźnie kąpielowe, na ich sufitach zainstalowano dysze prysznicowe. Od północy do budynku przylegała drewniana rampa na którą wyciągano zwłoki, doprowadzono do niej tory kolejki wąskotorowej, które prowadziły w kierunku masowych grobów. Ofiary mordowano przy użyciu gazów spalinowych, wytwarzanych przez silnik wymontowany ze zdobycznego sowieckiego czołgu. Był on zainstalowany w niewielkiej drewnianej szopie, która stała na tyłach budynku. Przewody gazowe zostały wykonane w warsztacie Kazimierza Czerniaka w Tomaszowie lubelskim. Biegły wokół ścian każdej komory na wysokości około 10 cm nad podłogą, a ich wyloty znajdowały się na lewo od drzwi wejściowych na wysokości 1 metra. Według Roberta Kuwałka, we wszystkich trzech komorach można było jednorazowo zgładzić prawie 500 osób. Doświadczenia pierwszych miesięcy działalności Bełżca pokazały, że komory gazowe nie są wystarczająco wydajne. Latem 42 roku Dokonano przebudowy i modernizacji obozu, w trakcie której stary budynek został rozebrany. Zastąpił go większy obiekt, wykonany prawdopodobnie z betonu. Urządzono w nim sześć komór gazowych. Nie jest pewne, czy nowy budynek wzniesiono w miejscu starych komór, czy też stał nieco dalej. Wiadomo natomiast, że w czasie przebudowy pozostawiono w stanie nienaruszonym drzewa, które zasłaniały stary obiekt. Z relacji Rudolfa Redera wynika, że nowy budynek miał płaski dach kryty papą, nad którym rozwieszono siatkę maskującą. Do wejścia prowadziły trójstopniowe schody. Nieopodal stał duży wazon z kwiatami, a na frontowej ścianie widniał napis Bad and Inhalations Royme, czyli pomieszczenia kąpielowo-inhalacyjne. Niektórzy świadkowie twierdzili. Że nad wejściem zawieszono gwiazdę Dawida. Nieopodal miał także wisieć szyld z napisem Stiftung Hakenholt, czyli Fundacja Hakenholta, będącym nawiązaniem do osoby Lorenza Hakenholta, SS-mana, który zaprojektował i obsługiwał komory gazowe. Przez środek budynku biegł szeroki na półtora metra korytarz, po jego obu stronach rozmieszczono komory gazowe. Podobnie jak w starym budynku. Były upozorowane na pomieszczenia z natryskami i miały dwoje drzwi. Jedne służące wprowadzaniu ofiar, drugie wyciąganiu zwłok. W drzwiach wejściowych znajdowały się wizjery, umożliwiające obserwację przebiegu gazowania. Ściany komór pomalowano jasną farbą olejną, co miało ułatwić ich oczyszczanie. Każda z komór mogła pomieścić do 750 osób, co oznaczało, że Niemcy byli w stanie jednorazowo zgładzić około cztery tysiące osób. Do budynku przylegała niewielka przybudówka, w której zainstalowano jeden lub dwa silniki benzynowe, służące do gazowania ofiar. Budynek z nowymi komorami był jedynym niedrewnianym obiektem w obozie. W północnej i wschodniej części obozu górnego znajdowały się masowe groby. Zazwyczaj były one długie na 20 metrów. Szerokie na 6 metrów oraz głębokie na 4 metry. Po pewnym czasie kolejne groby zostały wykopane w pobliżu komór i śluzy. Na potrzeby grzebania zwłok częściowo wykorzystano także wspomniany rów przeciwczołgowy. Podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie poobozowym pod koniec lat 90. odnaleziono pozostałości po 33 masowych mogiłach. Jeden z grobów we wschodniej części obozu pełnił funkcję lazaretu. Rozstrzeliwano nad nim Żydów, którzy nie byli w stanie dojść o własnych siłach do komór gazowych. Na wschód od budynku z komorami gazowymi, wewnątrz niewielkiej strefy otoczonej ogrodzeniem, stały dwa baraki, w których mieszkali żydowscy więźniowie pracujący w obozie drugim. W jednym z nich znajdowała się także więźniarska kuchnia. W pobliżu baraków Niemcy wznieśli szubienice. Przy ulicy Lwowskiej w Bełżcu, naprzeciw stacji kolejowej, znajdował się kompleks zabudowań, które służyły jako strefa mieszkalno-administracyjna dla niemieckiego personelu. Stały tam m.in. dwa murowane budynki, które przed wojną należały do polskich kolei państwowych. W pierwszym mieściła się komendantura. I mieszkanie komendanta Christiana Wirta, w drugim urządzono kwatery dla pozostałych ss -manów. W położonym nieopodal drewnianym budynku o mniejszych rozmiarach urządzono biura obozowej administracji, SS-mańską jadalnię, a w późniejszym okresie mieszkanie komendanta Gotliba Heringa. Dawne zabudowania gospodarcze, które znajdowały się na tyłach komendantury. Przekształcono w magazyn zrabowanych pieniędzy i kosztowności. W obrębie kompleksu znajdowały się ponadto zbrojownia, pralnia, wartownia, magazyn gospodarczy, ulokowane w osobnych pomieszczeniach lub w niewielkich budynkach. Po pewnym czasie, w związku ze zwiększeniem liczebności załogi, na terenie kompleksu zbudowano kolejny barak z kwaterami mieszkalnymi dla SS-manów. W budynku tym ulokowano również kilkanaście niemieckich Żydówek, które pracowały jako kancelistki, praczki i służące. Cały kompleks był otoczony ogrodzeniem z drutu kolczastego i strzeżony przez wachmanów strawnik. Spośród innych obiektów, które znajdowały się poza obrębem właściwego obozu, należy wymienić główną sortownię, którą urządzono w zabudowaniach dawnej parowozowni znajdującej się nieopodal obozu. W budynku tym żydowscy więźniowie segregowali zrabowane mienie oraz rewidowali odzież i bagaże w poszukiwaniu ukrytych pieniędzy i kosztowności. Magazyn na zrabowane przedmioty, który prawdopodobnie był ulokowany w baraku, wybudowanym między obozem a parowozownią. Budynek ten służył ponadto jako miejsce tymczasowego przetrzymywania niewielkich grup ofiar, które przywieziono z najbliższych miejscowości. Być może znajdowały się tam również dodatkowe kwatery mieszkalne dla wachmanów bunkier pełniący funkcję aresztu dla wachmanów znajdował się pomiędzy ulicą Lwowską a torami kolejowymi. Zazwyczaj ofiary przywożono do Bełżca koleją. Jedynie Żydów z najbliższych miejscowości dowożono furmankami i samochodami ciężarowymi lub gnano do obozu pieszo. W pierwszym tygodniu działalności Bełżec przyjmował codziennie dwa pociągi, z których każdy przywoził od tysiąca do półtora tysiąca osób. W kolejnych tygodniach zaczęły przybywać transporty o liczebności około trzy tysiące osób, a w pojedynczych wypadkach nawet i pięć tysięcy. Latem 42 roku w okresie największego natężenia akcji eksterminacyjnej Obóz przyjmował do trzech transportów dziennie. W tym okresie liczebność pojedynczego transportu nierzadko przekraczała sześć tysięcy osób. Największy transport do Bełżca odprawiono 10 września w kołomyi. Znalazło się w nim ponad osiem tysięcy Żydów. Już same warunki transportu były przyczyną ogromnej śmiertelności. Zdarzało się, że mieszkańców mniejszych gett Pędzono przez wiele kilometrów do najbliższej stacji kolejowej, gdzie oczekiwały podstawione pociągi. Podróż do Bełżca odbywała się bez wody i żywności, w zaplombowanych i zatłoczonych wagonach towarowych, które były pozbawione jakichkolwiek urządzeń sanitarnych. Do wagonów, które zdolne były pomieścić sześćdziesięcioro ludzi, często wpędzano po sto osób, a w skrajnych wypadkach nawet i dwieście osób. Jesienią 1942 roku, gdy wzrosła liczba ucieczek z transportów, Niemcy uczynili warunki podróży jeszcze bardziej nieludzkimi. Rozkazywali deportowanym, aby przed wejściem do pociągu rozebrali się do naga, a podłogi wagonów wysypywali palonym wapnem. W konsekwencji Żydzi masowo umierali z powodu pragnienia, wyczerpania i braku powietrza. We wspomnianym transporcie z Kołomyi Jedna czwarta deportowanych zginęła jeszcze przed dotarciem do bełżca. Niektórzy żydzi próbowali uciekać z transportów. Liczba takich przypadków wzrosła zwłaszcza Jesienią 42 roku. W tym okresie mieszkańcy get byli już bowiem świadomi oczekującego ich losu i nawet zabierali ze sobą narzędzia do wybijania dziur w podłogach i wyrywania okien wagonów. W przypadku wrześniowego transportu z kołomyi liczba uciekających była tak duża, że niemiecka eskorta, wystrzeliwszy wszystkie naboje, była zmuszona używać bagnetów, a nawet ciskać w Żydów kamieniami. Uciekinierzy często ginęli w wyniku obrażeń poniesionych podczas wyskakiwania z wagonów lub od kul eskorty. Świadkowie wspominali, że pobocza torów kolejowych, które prowadziły ze wschodnio galicyjskich miast w kierunku Bełżca, były zasłane setkami zwłok. Tych Żydów, którzy uniknęli natychmiastowej śmierci, wyłapywała i mordowała niemiecka policja i straż kolejowa. Zdarzało się, że do rannych i szokowanych uciekinierów strzelali dla rozrywki niemieccy pasażerowie pociągów pasażerskich. W dystrykcie Galicja nagminne były przypadki, gdy uciekinierów wyłapywała, grabiła i mordowała. Ukraińska policja pomocnicza lub ukraińscy chłopi, zamieszkujący w pobliżu linii kolejowych. Do podobnych wypadków dochodziło także na terenach zamieszkanych przez ludność polską. Janusz Peter wspominał, że wzdłuż linii kolejowej zwierzyniec, bełrzec, krążyło niemało szpiegów, szakali w ludzkim ciele, gotowych zdradzić czy zabić dla zysku, a także zwykłych szabrowników, którzy poszukiwali wyrzuconych z wagonów przedmiotów. Nadejście transportu anonsowała telegraficznie obsługa stacji kolejowej w Zwierzyńcu, jeśli nadchodził od strony Lublina lub stacji w Rawie Ruskiej, jeśli nadchodził od strony Lwowa. Kontroler ruchu na stacji w Bełżcu przekazywał wiadomość SS-manowi dyżurującemu w komendanturze, a ten za pomocą telefonu polowego alarmował załogę obozu. Pociągi specjalne kończyły bieg na Bełżeckiej stacji. Zazwyczaj transport liczył więcej wagonów, niż mogło się zmieścić przy obozowej rampie. Dzielono go wtedy na kilka części, które przy pomocy parowozu wtaczano na teren obozu. Ich liczebność była uzależniona od długości rampy i zdolności absorpcyjnych obozu. Początkowo wtaczano jednorazowo od 8 do 10 wagonów, później Liczba ta wzrosła do dwudziestu. Po opróżnieniu wagony były odwożone z powrotem na stację, po czym parowóz wtaczał do obozu kolejną część składu. Początkowo parowóz obsługiwał Rudolf Goeckel, niemiecki zawiadowca stacji w Bełżcu. Gdy liczba transportów znacznie wzrosła, do pracy tej zaczęto zmuszać także polskich kolejarzy. Zeznawali oni po wojnie, że nie pozwalano im przekraczać granicy obozu. Ślady oleju napędowego, które w czasie badań archeologicznych odnaleziono w miejscu, gdzie kończyła się obozowa rampa, mogą jednak wskazywać, że w rzeczywistości lokomotywy były wprowadzane za bramę. Eskorcie pociągów nie pozwalano wchodzić na teren obozu, jej członkowie musieli patrolować teren między stacją a obozem. Likwidację transportów przeprowadzano wyłącznie za dnia. Pociąg, który przybył w godzinach wieczornych, musiał do świtu oczekiwać na stacji. Gdy wagony zatrzymały się przy obozowej rampie, Esesmani i Wachmani brutalnie wypędzali żydów na zewnątrz, po czym błyskawicznie odprowadzali ich na przyległy plac. Po pewnym czasie, do otwierania wagonów i wyprowadzania ludzi zaczęto zmuszać żydowskich więźniów, gdyż Niemcy uznali, że ich widok działa uspokajająco na ofiary. Według polskiego kolejarza, który był świadkiem rozładunku jednego z transportów, opróżnianie wagonów zajmowało niespełna cztery minuty. Gdy wszyscy Żydzi zgromadzili się na placu, jeden z SS-manów wygłaszał do nich przemowę. Początkowo czynił to osobiście komendant Wirt, później zadanie to spadło na frica Irmana. Ofiarom oznajmiano, że znajdują się w obozie przejściowym, z którego po niezbędnej kąpieli i dezynfekcji zostaną wysłani do obozów pracy. Świadkowie wspominali, że Wirt i Jirman potrafili być do tego stopnia przekonujący, iż Żydzi nagradzali ich przemowy spontanicznym aplauzem. Wszystkie osoby, które stawiały opór lub głośno wyrażały wątpliwości, brutalnie bito lub zabijano na oczach całego transportu. W międzyczasie żydowscy więźniowie dokładnie czyścili wagony. Później jeden z esesmanów w towarzystwie kilku wachmanów, a czasami również zawiadowcy Gokla, sprawdzał je w poszukiwaniu ukrytych osób. Z tłumu zazwyczaj wybierano od kilkudziesięciu do kilkuset młodych i silnych mężczyzn, którzy przez pewien czas mieli pracować w obozowych komandach roboczych. Pozostałych Żydów zmuszano do pozostawienia bagażu i rozebrania się do naga. Początkowo wszystkie ofiary rozbierały się razem. Najpierw na placu przy rampie, później w baraku rozbieralni. Dopiero gdy rozbieralnie powiększono o kolejny barak, zaczęto rozdzielać mężczyzn od kobiet z dziećmi. W rozbieralni znajdował się kantor, w którym ofiary musiały zdać pieniądze i przedmioty wartościowe. W zamian wydawano im betonowe krążki z wyrytymi numerami stanowiące rzekomo podstawę do późniejszego odebrania depozytu. Nadzy mężczyźni musieli od razu udać się do śluzy, natomiast kobiety prowadzono do pomieszczenia fryzjerów. Obcinanie włosów trwało zwykle do dwóch godzin. W tym czasie Niemcy zazwyczaj zdołali już zgładzić wszystkich mężczyzn. Zdarzało się, że niektórych mężczyzn zmuszano, aby przed śmiercią pomogli więźniom w uprzątnięciu placu i rozbieralni. Członkowie załogi oraz pracujący w rozbieralni więźniowie, starali się do ostatniej chwili utrzymać ofiary w nieświadomości, co do oczekującego ich losu. Niemniej całą procedurę przeprowadzano brutalnie i w ogromnym pośpiechu, chcąc oszołomić Żydów i pozbawić ich wszelkich możliwości obrony. Osoby, które stawiały opór lub odmawiały wykonania poleceń, były katowane i zabijane. Nagie ofiary przebiegały śluzę, po czym były wprowadzane do komór gazowych. Po drodze bito je pejczami lub kłuto bagnetami. Po zamknięciu drzwi SS-man Lorenz Hackenholt lub jeden z podległych mu wachmanów uruchamiali silnik. Zazwyczaj gazowanie trwało około 20-30 minut. Zdarzało się jednak, że silnik ulegał awarii, a stłoczone w komorach ofiary przez kilka godzin oczekiwały na jego naprawienie. "Gdy oprawcy upewnili się, że wszystkie ofiary są martwe, do pracy przystępowali żydowscy więźniowie, którzy wyciągali zwłoki oraz czyścili komory ze śladów krwi, wymiocin i odchodów, następnie przenosili ciała do masowych grobów, zatrzymując się na krótko po drodze." Aby dentyści mogli wyrwać ofiarom złote zęby i mostki dentystyczne, oraz sprawdzić naturalne otwory ciała w poszukiwaniu ukrytych kosztowności. Do transportu zwłok wykorzystywano początkowo wagoniki kolejki wąskotorowej. Prawdopodobnie sposób ten okazał się jednak nieefektywny, więc tragarzy wyposażono w skórzane rzemienie, które służyły im do ciągnięcia zwłok. Złożone w grobach ciała. Przysypywano cienką warstwą ziemi. Osoby, które przeżyły gazowanie, były dobijane przez wachmanów. Likwidacja transportu, od momentu wjazdu na stację w bełżcu do pogrzebania zwłok w masowych mogiłach, zajmowała nie więcej jak dwie, trzy godziny. W transportach znajdowały się osoby niezdolne dotrzeć o własnych siłach do komór gazowych starcy, inwalidzi, osoby ranne i chore. Małe dzieci bez opiekunów. Ludzi tych wyławiano już na rampie i oddzielano od pozostałych Żydów. W momencie, gdy zakończyła się likwidacja zasadniczej części transportu, osoby niechodzące były zabierane na noszach do lazaretu. Pod tym eufemizmem krył się masowy grób we wschodniej części obozu drugiego, prawdopodobnie położony nieopodal strefy mieszkalnej dla tamtejszych więźniów. Nad jego krawędzią ofiary były rozstrzeliwane przez Niemców i wachmanów. Chaim Hirschman miał raz być świadkiem, jak niemowlęta i małe dzieci żywcem zakopano w mogile. W egzekucjach musieli rotacyjnie uczestniczyć wszyscy SS-mani, gdyż obaj komendanci uznawali je za próbę wytrzymałości. Najczęściej egzekucje przeprowadzali jednak Werner Dubois, Reinhold Feix, Heinrich Gley, Lorenz Hackenholt, Fritz Jirman oraz Robert Jurs. Bełżec bywa określany mianem Laboratorium Akcji Reinhardt. Dwa pozostałe ośrodki zagłady utworzone w ramach tej operacji, Sobibór i Treblinka, zostały bowiem zaprojektowane na bazie doświadczeń z jego funkcjonowania. W obu obozach wdrożono wypracowane w Bełżcu techniki kamuflażu, metody eksterminacji, oraz zasady postępowania z Żydami pracującymi. Ulepszone komory gazowe, które wybudowano w Bełżcu w czerwcu 1942 roku, posłużyły za wzór dla nowych komór Sobiborze i Treblince. Ludobójstwu towarzyszyła zakrojona na szeroką skalę grabież. Po likwidacji transportu porzucone na rampie bagaże oraz obuwie, ubrania i przedmioty pozostawione w rozbieralni były przewożone na wagonach. Platformach do parowozowni, która leżała poza terenem głównego obozu. Tam specjalne komando złożone z żydowskich więźniów sortowało zrabowane mienie pod względem jakości i rodzaju, rewidowało bagaże i ubrania w poszukiwaniu ukrytych pieniędzy i kosztowności, a także usuwało wszelkie znaki, które świadczyły, że odzież lub przedmioty należały do Żydów. Rzeczy niezdatne do użytku były palone. Następnie odzież pakowano i wywożono koleją do obozu pracy na tzw. Starym Lotnisku w Lublinie, gdzie mieściła się Centralna Sortownia Akcji Reinhardt. Prawdopodobnie niektóre transporty z odzieżą odebraną ofiarą Bełżca trafiły też do obozu Janowskiego w Lwowie. Z obu tych miejsc po uprzedniej dezynfekcji, sortowaniu i naprawie odzież była wysyłana do różnych miejsc przeznaczenia. Pieniądze i kosztowności były przechowywane na terenie niemieckiej strefy administracyjno mieszkalnej. Prawdopodobnie początkowo kurierzy kancelarii Führera zabierali je bezpośrednio do Berlina. Dopiero po upływie dwóch miesięcy na skutek zabiegów globocnika zaczęto je wysyłać do sztabu akcji Reinhardt w Lublinie. Zrabowane pieniądze i precjoza pakowano do skrzyń, plombowano. A następnie pod strażą wywożono samochodem ciężarowym lub w wagonach pocztowych pociągu pośpiesznego relacji Lwów-Lublin-Warszawa. W okresie największego natężenia akcji eksterminacyjnej tego typu przesyłki były wysyłane z Bełżca dwa razy w tygodniu. Większość zrabowanych przedmiotów rozdysponowywano według precyzyjnie określonych kryteriów. Gotówkę w markach niemieckich i złotych polskich oraz waluty obce w banknotach i złocie przekazywano do banku Rzeszy w Berlinie, a biżuterię, klejnoty, złote zegarki i inne cenne przedmioty do głównego urzędu gospodarczego i administracyjnego SS. Przedmioty wykonane z metali zwykłych oddawano wojsku, materiały włókiennicze wysyłano do fabryk wskazanych przez Ministerstwo Gospodarki Rzeszy. Sprzęty domowe, będące w dobrym stanie, przekazywano osadnikom niemieckim w generalnym gubernatorstwie, a przedmioty gorszej jakości przekazywano miejscowej ludności lub niszczono. Włosy, ścięte ofiarom, trafiały najprawdopodobniej do firmy Paula Reimana w dolnośląskim Friedlandzie. Z pieniędzy odebranych Żydom finansowano wydatki ponoszone podczas akcji Reinhardt, w tym koszty transportu ofiar pociągami do obozów zagłady pieniądze, kosztowności i inne zrabowane przedmioty były często defraudowane przez Niemców i Wachmanów z obozowej załogi. Dla Juden niewolnicza praca była jedynie tymczasowym odroczeniem wyroku śmierci. Warunki życia i pracy szybko doprowadzały do fizycznego i psychicznego wyczerpania więźniów. Średnia długość życia zazwyczaj nie przekraczała sześciu miesięcy. W najgorszym położeniu znajdowali się więźniowie pracujący w obozie drugim. Byli oni najgorzej żywieni i traktowani, a ich rotacja była szczególnie duża. Z kolei więźniowie funkcyjni, zwłaszcza ci, którzy cieszyli się dużym zaufaniem Niemców, byli bardzo dobrze traktowani. Rudolf Reder wspomniał, że dzień roboczy w Bełżcu Rozpoczynał się o godzinie trzeciej rano. Następowała wtedy pobudka, po czym więźniom wydawano śniadanie i przeprowadzano poranny apel. Następnie komanda udawały się do pracy. Prawdopodobnie trwała ona do godziny osiemnastej z krótką przerwą na obiad około godziny dwunastej. Na koniec dnia roboczego odbywał się wieczorny apel, podczas którego selekcjonowano chorych lub wyczerpanych więźniów, a także wymierzano kary dyscyplinarne. Światła w barakach gaszono pół godziny po zapadnięciu zmroku. Od tego momentu rozmowy były zakazane. Juden na co dzień nosili zwykłe cywilne ubrania. W ramach oficjalnych racji żywnościowych otrzymywali na śniadanie 200 gramów chleba i herbatę, na obiad, zupę z dodatkiem kaszy lub kartofli, na kolację, herbatę lub kawę zbożową. Racje te były dalece niewystarczające. Reder. Który pracował w obozie drugim, wspominał, że niemal stale panował tam głód. W lepszej sytuacji znajdowali się więźniowie obozu pierwszego, którzy mieli możliwość zaopatrzenia się w produkty znalezione w bagażach i ubraniach ofiar. Mogli również, choć wiązało się to z dużym ryzykiem, handlować z wachmanami, nabywając żywność w zamian za złoto i kosztowności. Kuwałek przypuszczał, że w obozie pierwszym głód Występował jedynie w okresie zmniejszonego napływu transportów. Więźniów traktowano bardzo brutalnie. Reder wspominał, że pracę musieli wykonywać w nieustannym pośpiechu, a każdy, kto pracował zbyt wolno lub naraził się czymś nadzorcy, ryzykował dotkliwe pobicie. Czasem winowajcy wymierzano 25 batów, przy czym jeżeli ofiara pomyliła się przy liczeniu uderzeń, chłostę rozpoczynano od nowa. Zdarzało się, że więźniowie lub wyłączeni z transportów żydzi byli w wyrafinowany sposób katowani i dręczeni. Szczególnym okrucieństwem wykazywał się pochodzący z Łotwy grupencugwachman Christian Schmidt. We wspomnieniach Redera znajduje się między innymi opis wielogodzinnych tortur, którym Schmidt i inni członkowie załogi poddali wiceprzewodniczącego Judenratus z Zamościa. Zorganizowanie stałych komand roboczych zmniejszyło liczbę egzekucji. Niemniej w obozie panowała wprowadzona przez Christiana Wirta zasada Kto nie daje rady, odpada. Więźniowie niezdolni do pracy z powodu ran, chorób lub wyczerpania byli rozstrzeliwani. Śmiercią karano również rozmaite występki przeciw obozowemu regulaminowi. Reder twierdził, że codziennie. Rozstrzeliwanych było około 40 więźniów. Jesienią 1942 roku w obozie wybuchła epidemia tyfusu. Prawdopodobnie reakcja Niemców ograniczyła się do zabijania więźniów, których choroba uczyniła niezdolnymi do pracy. Nierzadko zdarzało się, że Żydzi, nie wytrzymując panujących w obozie warunków, popełniali samobójstwo. Z drugiej strony, w bełżcu tworzyły się namiastki życia społecznego. Zdarzało się, że mężczyźni i kobiety łączyli się w pary, do czego otwarcie zachęcał zresztą komendant Wirt, który liczył, że w ten sposób stworzy czynnik dodatkowo zniechęcający Żydów do ucieczek. W drugiej fazie działalności obozu Niemcy zorganizowali orkiestrę złożoną z żydowskich muzyków, których wyselekcjonowano z transportów. Liczyła sześciu członków, a jej dyrygentem był Żyd z Krakowa o nazwisku Wasserman. Gdy do obozu przybywał transport, muzyka orkiestry towarzyszyła opróżnianiu wagonów i pędzeniu ofiar do komór gazowych. Jej występy poprzedzały także wydanie więźniom popołudniowego i wieczornego posiłku. Żydowscy muzycy grywali ponadto w czasie prywatnych przyjęć w kwaterach ss -manów. Spośród więźniów Niemcy zorganizowali również drużynę piłkarską, która rozgrywała mecze z drużyną złożoną z ss -manów. Żydzi, którzy pracowali poza obozem, mieli możliwość nawiązania kontaktu z ludnością polską i ukraińską. Ci, którzy cieszyli się względnym zaufaniem Niemców, zazwyczaj więźniowie funkcyjni, mogli nawet w miarę swobodnie poruszać się po okolicy. Po 11 grudnia 1942 roku obóz w Bełżcu zaprzestał przyjmowania transportów. Było to spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze, w okupowanej Polsce przejściowo wstrzymano wtedy wszystkie deportacje do obozów zagłady, gdyż w związku z krytyczną sytuacją na froncie wschodnim, Wehrmacht zażądał wprowadzenia daleko idących ograniczeń w ruchu kolejowym. Nie doszły także do skutku planowane deportacje z Rumunii. O zamknięciu obozu prawdopodobnie przesądził jednak fakt, iż na jego terenie zabrakło miejsca dla kolejnych masowych grobów. Istniejące mogiły były natomiast do tego stopnia zapełnione, że fetor rozkładających się zwłok czuć było w całej okolicy, a w pociągach kursujących na trasie Lublin, lwów okna musiały być zamykane już w odległości kilku kilometrów od Bełżca. Ten stan rzeczy, w połączeniu z rosnącym zagrożeniem sanitarnym, Spowodował nawet skargi lokalnych władz niemieckich. Już latem 1942 roku obozowa załoga podejmowała próby zatarcia śladów ludobójstwa. Zwłoki spoczywające w masowych grobach posypywano chlorkiem lub zalewano cementem. Próbowano także palić je przy pomocy koksu, lub oblewano wierzchnie warstwy łatwopalnymi płynami i podkładano ogień. Wszystkie te metody okazały się nieskuteczne. Stąd eksperymenty na pewien czas przerwano. Mniej więcej w tym samym czasie kierownictwo SS rozkazało jednak Odilo Globocnikowi spalić zwłoki Żydów zagazowanych w obozach akcji Reinhardt. W konsekwencji, kilka miesięcy później w Bełżcu ponownie przystąpiono do kremacji zwłok. Tym razem zastosowano jednak skuteczniejszą metodę, prawdopodobnie wypracowaną na bazie doświadczeń z akcji o nazwie. 1005. W listopadzie na terenie obozu wzniesiono specjalny ruszt zbudowany z szyn i podkładów kolejowych. Sprowadzono także jedną lub dwie koparki, przy pomocy których otwarto masowe groby. Przez następnych kilka miesięcy żydowscy więźniowie systematycznie opróżniali mogiły, a zwłoki, często znajdujące się w stanie zaawansowanego rozkładu, przenosili na ruszt gdzie były podpalane za pomocą ropy lub innego łatwopalnego płynu. W ciągu jednej doby na ruszcie można było spalić około 2000 ciał. Pozostałe po kremacji kości kruszono na drobne cząsteczki. Początkowo wykorzystywano w tym celu młynki zbożowe skonfiskowane mieszkańcom bełżca. Później z obozu przy ulicy Janowskiej w Lwowie sprowadzono specjalny młyn do mielenia kości którego operatorem był Żyd o nazwisku Szpilka. Pokruszone kości wraz z popiołami ponownie grzebano w masowych grobach. Akcja zacierania śladów ludobójstwa była prowadzona niemal bez przerwy. Niemniej Niemcy postanowili przyspieszyć ją jeszcze bardziej, stąd w styczniu 1943 roku zbudowali kolejny ruszt. Mieszkańcy Bełżca i okolic, jak również przebywający tam niemieccy żołnierze, Policjanci i urzędnicy codziennie obserwowali płomienie i dymy unoszące się nad obozem. Fetor palonych zwłok był tak silny, że w niektóre dni wyczuwano go nawet w miejscowościach odległych o ponad 20 km od obozu. Kremacją zwłok kierował Fritz Tauscher, natomiast bezpośredni nadzór nad żydowskimi robotnikami sprawował Heinrich Glei, operatorem koparki którą wykorzystywano do otwierania mogił, był Lorenz Hakenholt. Liczebność kompanii wartowniczej zmniejszono do około 70 osób. Obóz nie przyjmował już transportów, niemniej na jego terenie nadal odbywały się egzekucje niewielkich grup Żydów. Ofiarami byli najczęściej uciekinierzy z transportów do obozu zagłady w Sobiborze, których schwytano w okolicach Bełżca. Brak nowych transportów Oznaczał brak możliwości uzupełniania stanu osobowego Żydów pracujących, a także pozbawił tych ostatnich dodatkowego źródła wyżywienia. Na skutek niedożywienia, chorób i brutalnego traktowania, liczba więźniów systematycznie się zmniejszała. Niemcy byli w końcu zmuszeni poprawić ich wyżywienie oraz sytuację sanitarną. Akcja palenia zwłok była prowadzona do ostatnich dni marca 1943 roku. Po jej zakończeniu przystąpiono do likwidacji obozu i zacierania śladów po jego istnieniu. Pracami tymi także kierował Fritz Tauscher. Pod nadzorem Niemców, żydowscy więźniowie rozebrali lub wyburzyli wszystkie budynki, ogrodzenia i wieże strażnicze. Część urządzeń oraz elementy baraków wywieziono do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Zniszczeniu uległa także obozowa dokumentacja. Na terenie poobozowym zasadzono młode drzewa. Kompleks budynków załogi niemieckiej, który znajdował się poza terenem obozu właściwego, został zwrócony Generalnej Dyrekcji Kolei Wschodniej. W tym czasie w Bełżcu przebywało wciąż około 500 więźniów. Po zakończeniu prac likwidacyjnych załadowano ich do pociągu, zapowiadając, że zostaną wysłani do obozu pracy w Lublinie lub na roboty do Niemiec. W rzeczywistości transport skierowano do obozu w Sobiborze. Wielu Żydów, przeczuwając oczekujący ich los, podjęło próbę ucieczki z pociągu. Zbiegli wtedy między innymi Chaim Hirschman i Sylko Herz. Ocalali więźniowie Sobiboru twierdzili, że transport przybył do obozu 30 czerwca, aczkolwiek inne źródła sugerują, że mogło to nastąpić już w maju lub też dopiero w pierwszych dniach lipca. Na obozowej rampie więźniowie stawili oprawcom czynny opór, i w rezultacie wszyscy zostali zastrzeleni. Bezpośrednią konsekwencją tego wydarzenia stały się narodziny obozowej konspiracji w Sobiborze, a w dłuższej perspektywie uwieńczone sukcesem powstanie więźniów tego obozu. Bełrzec był pierwszym obozem akcji Reinhardt, który uległ likwidacji. Członków jego załogi przeniesiono do ośrodka zagłady w Sobiborze lub do różnych obozów pracy w dystrykcie lubelskim. Komendant Gottlieb Hering został przeniesiony na stanowisko komendanta obozu pracy w Poniatowej, a jego zastępca Gottfried Schwarz objął stanowisko komendanta obozu pracy w Dorochuczy. Tymczasem, niedługo po likwidacji obozu na Wzgórzu, Kozielsk zaczęli pojawiać się mieszkańcy Bełżca i okolic, którzy przekopywali ziemię w poszukiwaniu złota i kosztowności. Na wieść o tym do Bełżca wysłano grupę ss i wachmanów z Sobiboru i Treblinki. Przed końcem października ponownie splantowali oni wzgórze, a następnie wznieśli tam gospodarstwo rolne. Osadzono na nim Volksdeutscha z rodziną, którego zadaniem było strzec terenu przed ingerencją niepowołanych osób. Prawdopodobnie był to jeden z byłych strażników. Dla miejscowej ludności życie w pobliżu ośrodka zagłady wiązało się z licznymi zagrożeniami. Posterunki na wieżach strażniczych bez wahania otwierały ogień do osób, które podejrzewano o prowadzenie obserwacji obozu. Po służbie wachmani rozchodzili się po okolicy, brutalnie traktując napotkanych mieszkańców i kolejarzy. Każdy, kto protestował przeciw ich postępowaniu, ryzykował zadenuncjowanie do komendy obozu czego konsekwencją mogło być pobicie lub aresztowanie. Znany jest także przypadek zastrzelenia mężczyzny, który usiłował powstrzymać wachmana przed napastowaniem kobiety. Na początku października 1942 roku z powodu nieuwagi wachmanów spłonęła stajnia, w której komendant Gottlieb Hering trzymał swoje ulubione konie. W obawie przed konsekwencjami strażnicy winą za pożar, Obarczyli rzekomych sabotażystów. W konsekwencji 4 października Hering osobiście zorganizował akcję pacyfikacyjną, w której trakcie zamordowano ponad 50 Polaków i Ukraińców zamieszkałych w Lubyczy Królewskiej oraz we wsiach żyłka, Lubycza Kniazie i Szalenik. Z drugiej strony, bliskość obozu wpłynęła demoralizująco na część miejscowej ludności. W pierwszym okresie jego działalności, niektórzy mieszkańcy Bełżca przychodzili na stację kolejową, aby po wysokich cenach sprzedawać wodę zamkniętym w wagonach Żydom. Niektórzy Polacy i Ukraińcy nawiązali także zażyłe stosunki z wachmanami. Dzięki istnieniu obozu, Bełżec stał się swoistym ośrodkiem handlowym. Wachmani w tajemnicy przed Niemcami kradli pożydowskie pieniądze, kosztowności i odzież bądź też kupowali je od więźniów w zamian za żywność. Następnie, zdobytymi w ten sposób środkami, płacili w okolicznych wsiach za żywność, alkohol i usługi seksualne. Proceder ten był bardzo rozpowszechniony, odnotowano go nawet w raportach polskiego państwa podziemnego. Zaangażowani weń mieszkańcy uzyskiwali znaczne dochody, gdyż wachmani byli gotowi zapłacić nawet 400 zł za litr wódki, lub dwa tysiące złotych, plus kosztowności, za stosunek z kobietą. Wieści o możliwościach znacznego zarobku szybko rozeszły się poza najbliższe okolice Bełżca. W pobliże obozu zaczęły nawet ściągać zawodowe prostytutki z innych miejscowości. Rudolf Reder, autor jedynych wspomnień z obozu w Bełżcu, nie opisał swoich doświadczeń z kontaktów z miejscową ludnością. Pewnych informacji dostarczają w tym zakresie zeznania i wspomnienia tych żydów, którym udało się uciec z pociągów deportacyjnych. Stosunek ludności do uciekinierów jest w nich zazwyczaj oceniany negatywnie. Między innymi na tej podstawie Dziczak Arad doszedł do wniosku, że uciekinierzy zazwyczaj spotykali się z wrogością lub obojętnością, a ci, którym udało się przeżyć ucieczkę i uniknąć schwytania, Najczęściej szukali schronienia w istniejących jeszcze gettach. Faktem jest, że wzdłuż linii kolejowych prowadzących do Bełżca krążyli łapacze, którzy grabili Żydów, a następnie wydawali ich niemieckiej policji lub mordowali na własną rękę. Zjawisko to było rozpowszechnione przede wszystkim na terenach zamieszkanych przez ludność ukraińską, aczkolwiek występowało również na obszarach z przewagą ludności polskiej, w tym w okolicach samego Bełżca z drugiej strony uciekinierzy którym udało się przeżyć w wielu wypadkach ocaleli dzięki pomocy ludności nieżydowskiej w samym Bełżcu przeżyła w ukryciu u polskiej rodziny Cecylii i Macieja Brogowskich kilkuletnia Irena Sznycer. w tej samej miejscowości w domu i gospodarstwie Julii Pępiak przeżyły w ukryciu Salomea Helman z córką Bronią ich obecność Udało się zachować w tajemnicy, mimo że w domu Julii, pępiak Niemcy, przymusowo zakwaterowali dwóch ss z obozowej załogi. Również Henryk Zwiluft został uratowany przez nieznaną z imienia mieszkankę Bełżca. Ze wszystkich obozów akcji Reinhard Bełżec był najsłabiej ukryty. Leżał bowiem w bardzo niewielkiej odległości od wsi i stacji oraz przylegał bezpośrednio do ruchliwej linii kolejowej. Początkowo Niemcy pozwalali nawet niektórym Polakom podchodzić do oczekujących na stacji wagonów i nawiązywać kontakt z zamkniętymi Żydami. Dopiero po pewnym czasie uniemożliwiono osobom postronnym zbliżanie się do pociągów, a polskim kolejarzom surowo zakazano prowadzenia jakichkolwiek rozmów na temat obozu i kierowanych do niego transportów. Miejscowej ludności zabroniono również prowadzenia obserwacji obozu. Mieszkańcy Bełżca i kolejarze szybko zorientowali się, jaki los spotyka Żydów przywożonych do obozu. Informacje na ten temat uzyskiwano zarówno dzięki obserwacji obozu i kierowanych do niego transportów, jak i w rozmowach z wachmanami oraz więźniami, którzy mieli prawo opuszczać obóz. Do pewnego stopnia obóz mogli także obserwować pasażerowie i obsługa pociągów, które kursowały na linii kolejowej Lublin- Lwów. Latem drugiego roku odór rozkładających się zwłok stał się tak silny, że w odległości kilku kilometrów od Bełżca w pociągach zamykano okna. Niemniej wiedza o obozie nie była wśród Polaków powszechna. Robert Kuwałek oceniał, że dysponowali nią przede wszystkim członkowie ruchu oporu, oraz mieszkańcy Lubelszczyzny i małopolski wschodniej. Niemcy dokładali wysiłków, aby utrzymać Żydów w nieświadomości co do oczekującego ich losu. Mieszkańców get przekonywano, że zostaną wysiedleni na okupowane tereny Związku Radzieckiego, gdzie znajdą zatrudnienie. Paradoksalnie wiarygodności tym zapewnieniom dodawał brutalny przebieg deportacji, a zwłaszcza egzekucję osób niezdolnych do pracy. Z drugiej strony, już po kilku dniach od rozpoczęcia deportacji do getta w Lublinie, Dotarła wiadomość, że punktem docelowym transportów jest Bełrzec. Wywołała duże poruszenie, gdyż pamiętano o złej sławie tamtejszego obozu pracy. Niedługo później, być może jeszcze w marcu, lubelscy Żydzi, korzystając z pośrednictwa Żydów z innych miast lub nieżydowskich przyjaciół i opłaconych posłańców, uzyskali pierwsze informacje o losie wywiezionych. W Lwowie i innych galicyjskich miastach także dość szybko rozeszły się pogłoski, że osoby deportowane w czasie wiosennych akcji są wysyłane do Bełżca. W marcu i kwietniu do Lublina, Zamościa, Rawy Ruskiej i Żółkwi dotarli pierwsi uciekinierzy z obozu i transportów. Ich relacje spotkały się jednak z niedowierzaniem, a ich treść początkowo była znana tylko nielicznym mieszkańcom get zazwyczaj członkom Judenratów oraz powiązanym z nimi osobom. Zasadniczo dopiero późnym latem 1942 roku prawda o zagładzie zaczęła przenikać do ogółu polskich Żydów. Od tego momentu Niemcy mieli większe trudności z przeprowadzaniem deportacji, gdyż Żydzi o wiele częściej usiłowali ukryć się w gettach, szukać schronienia po aryjskiej stronie lub uciekać z transportów. Wiadomości o losie deportowanych docierały z dużym opóźnieniem, zwłaszcza do get w dystrykcie krakowskim. W samym Krakowie pierwsze potwierdzone informacje uzyskano dopiero w październiku 42 roku, gdy do tamtejszego getta powrócił uciekinier z Bełżca, dentysta Bachner. Mimo iż eksterminacja Żydów była formalnie objęta ścisłą tajemnicą, wiedza o Bełżcu była prawdopodobnie powszechna wśród pracowników niemieckiego aparatu okupacyjnego oraz członków ich rodzin. Mimo oficjalnych zakazów obóz był nawet odwiedzany w celach turystycznych przez pracowników lokalnych organów niemieckiej administracji.